Zależy nam na czymś, dlatego nagrywamy ten film. Ksiądz Dominik specjalnie do mnie przyjechał z lądu, bo mamy ważną sprawę, którą chcemy wam przekazać. Nawet to nie tylko sprawa jest. Odczytujemy działanie Ducha Świętego, żeby was przekonać do czegoś. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, jak to najlepiej zrobić, żeby osiągnąć cel. Zawierzyć sercu Pana Jezusa, siebie samych, nasze rodziny, naszą ojczyznę i w ten sposób uczynić przez serce Maryi, uznać Jezusa jako króla naszych serc, naszych rodzin. Zastanawialiśmy się, jak was do tego przekonać, co zrobić, żeby to najlepiej wyszło. Myślimy o tym w kontekście 24 czerwca, wtedy jest uroczystość serca Pana Jezusa. I zapraszamy was do takiej inicjatywy. Krótko chcę wam opisać, wydaje się to być dość proste, ale zaraz wam pokażemy, że potrzeba aż 9 dni nowenny do tego, żeby wejść w głąb tej właśnie akcji i tej inicjatywy. Chcemy, by 24 czerwca w jedności z wydarzeniami centralnymi oraz z biskupem, który nam błogosławi, żebyśmy odmówili akt poświęcenia sercu Pana Jezusa, poświęceniu sercu Maryi oraz akt uznania, że Pan Jezus jest królem naszego serca, naszej rodziny, ojczyzny. Żeby dobrze to zrobić, to chcemy w duchu przebłagania przez 9 dni modlić się litanią do serca Pana Jezusa. Brzmi bardzo prosto, ale spróbujmy wam wytłumaczyć, że to wcale może proste nie być. Po pierwsze, chcemy, żebyście w rodzinie przez 9 dni od 15 czerwca modlili się litanią do serca Pana Jezusa. W kościele, indywidualnie, w rodzinie albo na transmisji na żywo. Będziemy o 20:20 modlić się nie tyle z nagrania, co po prostu zbierzemy się i będziemy wyśpiewywać o 20:20 te litanie. Rozmawialiśmy o tym ze sobą, ale księże Dominiku, wytłumacz. Spróbuj nam wytłumaczyć właśnie, dlaczego to wcale nie może być proste, żeby tak się zebrać rodziną i dokonać tego aktu poświęcenia, aktu zawierzenia w takim duchu przebłagania. Wiemy, kochani, jak trudno jest nam się zebrać do modlitwy, codziennej modlitwy rodziną, małżeństwa. Nawet samemu, prawda? Nawet samemu nam jest trudno się zebrać. A co dopiero wszyscy razem w naszych rodzinach, w naszych domach. Ale wierzymy w Boga, który jest Panem rzeczy niemożliwych i w Matkę Bożą, która ma niesamowitą moc jednoczenia naszych serc w Jak rodzinach. Jak nie zaczniemy, to się nic nie będzie działo. Oczywiście, że tak. Musimy wierzyć i z wielką wiarą oddać Matce Bożej to, że mamy to pragnienie modlić się razem w rodzinach. I odmówienie przez 9 dni tej litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest w sposób szczególny związane właśnie z przebłaganiem za nasze osobiste grzechy, grzechy naszego małżeństwa, naszej rodziny i naszej ojczyzny. Drodzy, w tej litanii są takie wezwania, że serce Jezusa zostało zdarte za nasze grzechy. Jeżeli tego nie uznamy, nie przeprosimy, nie będziemy przebłagać za grzechy w naszej rodzinie, no to po pierwsze, zobaczcie, jeżeli nawet odmówimy akt, Panie Jezu, poświęcam się Tobie, Twojemu sercu, czynię Cię królem, no to wtedy w tej mentalności takiej osoby, która nie grzeszy, to jest spotkanie z królem, który coś powinien mi dać, ponieważ jestem dobry, no nie grzeszę, no to powinien mi coś dać. Ale jeżeli uznam siebie za grzesznika, że ja mam winę, no to wtedy liczę na łaskę. Liczę na łaskę, że ten król udzieli mi tego, czego potrzebuję. I zobaczcie, czy to nie jest tak w rodzinach właśnie, że my często pragniemy, żeby ta druga strona przyznała się do winy, żeby ona zaczęła po prostu przepraszać. Czasami to przepraszam jest tak trudne, a tak ważne i tak wiele dla nas znaczy. Gdyby on tylko mnie przeprosił, gdyby on uznał winę, że źle robi, jak wiele mogłoby się zmienić w rodzinie, w małżeństwie za te proste przepraszam. A ja to troszkę przełożę na inną rzeczywistość. Ile może się zmienić w twoim sercu, w twojej rodzinie, ile rzeczy może się w naszej ojczyźnie zmienić przez proste przepraszam. Które ty pierwszy, jako ten, który ma świadomość tego, ile to może zmienić, zaczniesz robić. No właśnie, bo zobaczcie, zazwyczaj tak w rodzinach jest, że jeżeli jest jakiś konflikt, trudność, oddalamy się od siebie,
To nie jest tak, że 100% winy po drugiej stronie jest, ale jest też jakaś część mojej winy, którą muszę uznać, przeprosić. To jest wszystko trudne, bo jeżeli przepraszam, to uznaję, że coś złego zrobiłem i że no nie mam racji. 9 dni przełamywania serca w tym, żeby uznać, tak, mam za co przebłagać Boga, mam za co przeprosić. Mam coś za uszami, co muszę wydobyć albo pozwolić Bogu, żeby to wydobył. Muszę to przemyśleć, a później cały ten mój bałagan życiowy zawierzyć po prostu sercu Jezusa przez serce Maryi i uznać, Panie Jezu, moje pomysły mnie prowadzą donikąd. Moje pomysły spowodowały, że moja rodzina wygląda tak, jak wygląda, wcale wesoło nie jest. Zapraszam Cię do mojej rodziny, do tego bałaganu. W tym domu wcale nie muszę sprzątać, żebyś Ty mógł zakrólować. Ty przyjdź i porządkuj to moje życie. Ty króluj w mojej woli, w moim rozumie, w moich wyobrażeniach moich, w moich ambicjach, pracy, różnych zamierzeniach, celach. Oddaję Tobie stery, a wszystko się zaczyna od tej idei przebłagania, przeproszenia. Dlaczego ona jest tak ważna? Jeszcze raz może zaakcentujmy to. Dlatego, że ona bierze się z tego, co dokonało się jako dzieło odkupienia nas na Golgocie. Jezus właśnie wziął na siebie wszystkie nasze grzechy po to, aby nam przebaczyć i złożył siebie w ofierze, aby dać nam niebo. Czynił to właśnie z Matką Bożą, której serce zostało przebite mieczem boleści, a więc robimy to przez niepokalane serce Maryi, ofiarowując się Najświętszemu Sercu Jezusa, które zostało przebite, wypłynęła krew i woda, wypłynął Duch Święty, strumienie wody żywej popłyną z mojego wnętrza, woła Jezus, a Duch Święty między innymi jest tym, który przekonuje nas o grzechu. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego w tej modlitwie przebłagalnej, aby On przeszedł przez nasze serca. Przeszedł przez serca tych, za których się modlimy. Potrzebujemy krwi Jezusa, która obmywa nas z grzechu. Potrzebujemy Matki Bożej pod krzyżem i potrzebujemy uznać Jezusa na tym krzyżu jako króla. On króluje przez miłość. On króluje przez przebaczenie. Ja chciałbym teraz, żebyście zrozumieli, na czym konkretnie polega ta nowenna przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa. Co powinniście zrobić, co powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście skorzystać z tego czasu? Ja rozumiem i wiem, że ktoś może mieć wątpliwości. Już jedna akcja trwa na teobańkologii, bo jest nowenna pompejańska, ale to nie jest czasochłonne. To jest raczej bardzo energochłonne wewnętrznie, to co chcemy Wam zaproponować. Trzeba podjąć pewne decyzje dotyczące tego, nie mam racji, muszę przeprosić, chcę oddać pewne stery Maryi, Chrystusowi Królowi i to wcale nie przeczy temu, do czego już Was zaprosiłem w nowennie pompejańskiej, raczej to uzupełnia. Na różne sposoby możecie wziąć udział w tej nowennie. Po pierwsze, możecie ją indywidualnie odmawiać. Zerknijcie w opis, tam będziecie mieli wszystkie materiały potrzebne do indywidualnego odmawiania. Możecie indywidualnie recytować w rodzinie te przez 9 dni tą litanię do serca Pana Jezusa. Wybierzcie się rodziną na nabożeństwo czerwcowe do Waszej parafii. Porozmawiajcie z Waszym proboszczem, czy on czasami nie wie, wielu proboszczów wie o tym, że 24 czerwca można nabożeństwo przebłagalne zrobić w swojej parafii. Możliwe, że będzie to u Was. Możliwe, że przekonacie księdza proboszcza do tego, księże proboszczu, 24 czerwca po mszy wieczornej, czy mógłby być wystawiony Najświętszy Sakrament. Zbierzemy się, będziemy adorować serce Pana Jezusa, przepraszać Go za nasze grzechy i prosić, by królował w naszym sercu. Jeżeli to byłoby zbyt trudne, nie masz takiej możliwości, albo uznasz, że coś innego Ci bardziej pomoże, to zapraszamy Cię do dwóch innych spraw. Pierwsza rzecz to są uroczystości centralne 24 czerwca. Księże Dominiku, troszkę więcej o tych wydarzeniach centralnych w jedności po prostu z Kościołem, z hierarchią Kościoła. Tak. Patronuje tym wydarzeniom centralnym ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, który wyznaczył na to wydarzenie
sanktuarium właśnie pod tym tytułem Zawierzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, który jest królem. To jest jedyne takie sanktuarium w Polsce, w Chojnie, zachodniopomorskie, koło Szczecina, Chojna. I tam będą centralne wydarzenia, którym będzie przewodniczył ksiądz profesor Tadeusz Gus. On odprawi uroczystą Eucharystię, powie też Boże Słowo i będzie przewodniczył nam w tych wydarzeniach. Tak, o 18 rozpoczyna się msza święta, później jest różaniec, procesja, sam akt zawierzenia, apel jasnogórski. Tam możecie przyjechać, uczestniczyć, do czego Was zachęcamy, bo w budynku kościoła najlepiej jest właśnie dokonać tej wewnętrznej decyzji, że chcę uznać Jezusa jako króla, chcę zawierzyć się sercu Jezusa, sercu Maryi. Jeżeli to jest dla Ciebie zbyt trudne, z wielu powodów, przez 9 dni, od 15 czerwca, chcemy zaproponować Ci w internecie pewne materiały, pewne pomoce, odbyć wspólną drogę do postawienia tej bardzo mocnej kropki nad i, czyli tego aktu zawierzenia. 15 czerwca ksiądz Dominik poprowadzi różaniec na kanale Teobańkologia, na kanale Charitomene, który będzie właśnie o tej idei przebłagania. Ja chciałbym, żebyście mocno się zastanowili nad tym, dlaczego przepraszać, dlaczego to jest ważne w tym, żeby ten akt zawierzenia nie był tak po prostu w powietrze gdzieś puszczony, nic nie wnoszący w życie. To też jest ważne, żeby zaznaczyć, kochani, że idea przebłagania zawsze łączy się z wynagradzaniem za grzechy. Czyli nie tylko przepraszam, ale od razu chcę wynagrodzić za ten grzech. Czyli jeśli na przykład w rodzinie widzę, że grzeszę względem mojego męża, mojej żony, moich dzieci, przepraszam za to, to od razu myślę, jak wynagrodzić to, co zrobiłem, tą krzywdę, którą uczyniłem. Pamiętajcie o tym, bo to jest bardzo ważne. Tak. Zapraszamy Was do Chojna, obok Szczecina, 24 czerwca. Ale też tego dnia będzie szczególna transmisja na Charitomene, na kanale, na Teobańkologii. I tam też różaniec przebłagalny oraz ten akt zawierzenia sercu Pana Jezusa. Akt uznania Jezusa jako króla mojego serca, mojej rodziny. Możesz wydrukować sobie pięknie przygotowane te akty zawierzenia. One są na stronie www.teobankologia.pl albo zerknij w opis niżej. Tam znajdziesz wszystko to, co potrzebne do pięknego przeżycia tego aktu, przeczytania go, zaznajomienia się z przygotowanymi tekstami tego właśnie zawierzenia. Przez 9 dni o 20:20 będziemy się zbierać na kanale, by śpiewać litanie do serca Pana Jezusa. Mam nadzieję, że to będzie okazja dla Ciebie pozbierać dzieciaczki, pozbierać męża, żonę i po prostu wspólnie się pomodlić litanią do serca Pana Jezusa. Jeżeli to Tobie pomoże, zapraszam Cię, byś uczestniczył. Zwykle jest nagranie jako intro do różańca na Teobańkologii. Tym razem zbierzemy się na żywo, będziemy śpiewać każdego dnia. Do czego Was zachęcam, byście byli o 20:20. Ksiądz Dominik rozpocznie 15 czerwca tą nowennę na transmisji na żywo. 24 czerwca uwieńczymy właśnie tym aktem zawierzenia, który będzie transmitowany, z którego możesz skorzystać. Do czego Was bardzo mocno zachęcamy. Jeszcze mam, kochani, jedną rzecz, która bardzo ważna jest dla mnie. Wiecie, że zupełnie niedawno papież Franciszek uznał heroiczność cnót Rozalii Celakówny, a przecież Pan Jezus jej tak bardzo kładł na serce ideę przebłagania za grzechy Polaków, przede wszystkim za grzechy nieczystości, za grzechy aborcji i za grzechy wzajemnej nienawiści. Skoncentrujmy się na tym w sposób szczególny, ale bądźmy też apostołami tej idei, gdziekolwiek jesteście na świecie, Polacy, gdziekolwiek jesteście na świecie. Bo przecież Pan Jezus powiedział Rozalii Celakównie, że tam, gdzie On zostanie uznany jako król, nie zginie. Czy ten naród, czy to serce, czy ta rodzina, czy to małżeństwo. Dlatego ja będę 24 czerwca w Niemczech, będę prowadził forum charyzmatyczne dla Polonii niemieckiej, dla Polonii z całej Europy Zachodniej i tam będę chciał, żebyśmy stali się misjonarzami też, w tych wszystkich narodach,
gdzie żyjemy, gdzie mieszkamy, żebyście przekazywali wszystkim tym, którzy chcą z tych innych narodów wziąć udział w tej akcji. Tłumaczcie im, módlcie się z nimi, niech oni też ogłoszą Jezusa królem ich serc, królem ich rodzin. Więcej informacji znajdziesz na dole, właśnie w opisie i na stronie www.teobankologia.pl. Pewnie nie wszystko jeszcze rozumiesz, nie wszystko jest jasne. Może się zastanawiasz, dla mnie, nie dla mnie, może ja jakoś muszę bardziej podrosnąć do tej idei. Myślę, że Pan Bóg wzbudził, Duch Święty, taką akcję, taką inicjatywę, ponieważ potrzebujemy wciąż odnawiać, wciąż wyszarpywać tą naszą wolę spod panowania egoizmu naszego i oddawać ją Panu Bogu. I ta akcja temu służy, żeby trochę wybudzić nas z tego letargu wziąć udział. Myślę, że kilkadziesiąt tysięcy osób jesteśmy w stanie się zebrać, żeby wspólnie właśnie tę nowennę do serca Pana Jezusa wspólnie właśnie przeżyć. Zachęcam Cię, żebyś dał się 9 dni poprowadzić w tej idei przebłagania, odmawianiu i coraz głębszym rozumieniu litanii do serca Pana Jezusa. Nawet jeżeli teraz niewiele rozumiesz z tego, co powiedzieliśmy, daj sobie te 9 dni. I jeżeli przez te 9 dni uznasz, że to jest dobry czas, moja wewnętrzna decyzja, do której przygotowałem się przez wewnętrzne akty woli, to razem z nami zapraszam Cię, byś dokonał tego aktu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czy to indywidualnie, za pomocą materiałów, które masz w opisie i na stronie, czy to podczas tej transmisji, czy to podczas wydarzeń centralnych, właśnie o których Tobie opowiadaliśmy. Błogosławimy Cię. Z serc kapłańskich niech popłynie ta pomoc, ta łaska, która niech będzie rozlana. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Króluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie.